Nie ma. Nie ma. Czuwi skrzynia jeszcze raz. Tytka. No. I luks, kurde. Ale ładnie podwiesiłeś. Nie no, zdrowy, zostaw. Zdrowy jest. Zdrowy jest, zostaw go. Amortyzatory nowe, zobacz jakie kurde fajne sadzone. A tutaj jest kurwa gdzieś wygrał. Katalizator sportowy chyba chłopaki wstawili. Pięknie, ale ja doceniam jak zostawię oryginalne wyszaki. Wiesz. Piękny, co chcesz? Tu na opaski zapierdolili. To chyba dwa razy ktoś podchodził, bo najpierw wycięli całe lukata, potem zobacz, zlutowali raz. Nie mieli tyle rurki po prostu, no. Kurwa, ten park cyklist. To jest dopiero robota. Może na łeb ci spadnie. To wszystko. No zaraz, to nie miałem ci to podtrzymywać, tak? Tak? Po to... Nie o to chodziło? Wyjdź kurwa. Proszę cię. Nie przeklinaj. Nie wolno. Po YouTube, wiesz, zablokuje albo to... Nie ma się tu. I pis. No i pis. O, panie. Ciągnij tu połoś. Dobra jest. Bo jest. No to widzisz, już tak. Łosi nie ma. Jeszcze została poduszka, kurwa, bardzo ciężka. Znaczy kurczaczki bardzo ciężka. Pozdrawiam, Krzysia. Piękny dźwięk to jest. No. Kurwa, to ci jest elektryczne. Właśnie nie wiem, lubisz się męczyć. Jest to taki nowy sprzęt, to szkoda używać, tak? Dobra, to co tam z to poduszko? Jaki tam problem? Ja, to będzie wskaźnik. Wskaźnik, o, będzie wskaźnik. Dobrze, nie da się tego nigdy odkręcić, bo małe chińskie rączki tak zrobiły. Trzeba odkręcić tą śrubę i z drugiej strony kontrę. Tu nie wsadzisz, bo jest grzechotka. Widzisz? No. I jak tu siedzi płośka, to jest prawie niemożliwe, chyba że z tamtej strony jak ściągniesz kolektor. To albo kolektor, albo płośka. No to zawsze wolę kolektor, tylko teraz robię skrzynię, to już... Wybrałem tą stronę. Teraz dasz sobie radę, tak? No czy ja ci pomóc? Dobra, pomagam ci. Stoisz? Stoję. A asekurujesz? Tak, asekuruję. Chłopiek, tam i tak nic nie widać. Wiem. Tam macanko tylko. O. Widziałeś? Za... Pizza. Bez... O, pizza, o! Halo. Ale zajebisty masz podnośniczek. Nie będę komentował.
Zawsze możesz nie używać. A chcesz odłożyć kamerę? Oj, uważaj tę blachę. A? Ta blacha jest mocna, czy taka słaba? Która blacha? Ta. No, to tej potrzebna. O, wyszła, patrz. No widzisz, że ty plazm chciałeś ściąć te śruby. Weź. Wyszła. Tu nie zaczyna. Taka profeska? No i profesjonalnie chciała wyjść. Ale jest. Ale sprzęgła to nie ma. Unity. Gdzież to się sprzęgło? Huuu, panie! I zamach do wymiany. Na szczęście mamy. Luksus. Dlatego się ślizgało. To jest z drugiego sprzęgła. Ale tarcza to jest tarcza. To nie brudne. To tylko spalony sprzęgły i brud. No ty kurwa. Haha, mam cię, suko. Weźcie. Nie, bo patrzcie, no tak, no. No nie, to jest zawsze grubsza strona, kurwa, do koła zamachowego, do docisku. To, o chole, o właśnie. No dobrze, ja tutaj mam tuleję. Nie do tej, to do tej. Tą do tej. Zobacz, gdzie rozrusznik masz. No tak. Patrz. O, uwaga na łapy. Coś opiera. Coś zawsze klinie, poczekaj chwila, spokojnie. Tu będziesz musiał do góry podnosić. Mhm. Jeszcze raz w prawo. Jest prawie pół centymetra. O. No, teraz to w ogóle. Poczekaj. Znów podnosik się przydaje. Tak. Cały czas. Ach, i ten podnosik. Po co Kurwa. Takie gówno? Kazałeś go. A teraz wy dwóch i nie możecie sobie rady dać bez podnośnika. Kazałeś go używać. Weszło, widzisz? Tu też oznacza. O, suka! Dobra. No to... No dobra, to już skręcę, to już sobie dasz radę, co już ja ci nie będę potrzebny, nie? Co tam jeszcze kombinujesz? Chodź, dawaj, odpalaj, trzeba zobaczyć, jak ten sprzęgło chodzi. Dobra, ja sprawdzę, czy to działa, bo to... Ty, no biegi wchodzą, no to jest elegancko. O kur... Ty, ten sprzęgło... Ty, ale to nie będzie działać. O kur... Tu normalnie jak... Taka... Ale biegi wchodzą, widzisz? To można bez sprzęgła w sumie jeździć. Widzisz, ta wymiana sprzęgła w sumie nie była potrzebna. Można jeździć bez sprzęgła. Co, liczysz na to, że odpowietrzysz? Nie, byśmy to łożysko zjebane, rozumiesz? Tak, ty zwalaj na łożysko. Tak, nie takie zamówiłeś i o. Ja obstawiam, że jest pełno. I co? Profesjonalne odpowietrzanie. Mhm. Powietrze. No już teraz cały czas płyn leci, kapie. Genialnie, dobra, zakręcaj i zobaczymy, będzie chodzić czy nie będzie chodzić. Co? Nie ma sprzęgła.
Nie ma. Nie ma. Czuję skrzynia jeszcze raz. Tylko leci, tylko leci. Ma. I słuchać tylko, że no nie dociska. No dobra. Chujowe łożysko kupiłem. Dobra. To podejście numer 2. Teraz się okaże. Co się stanęło? Nie wiem, co się stanęło się. Przecież tak dobrze szło za pierwszym razem. Gdzieś teraz zamkniętymi oczami powinno to iść. Gdzie moja łapeczka jest? Tu. Nie wiem, gdzie twoja łapeczka. Cię kurwa naprawię, znów się zepsuło te wideo. Dobra, teraz kurwa. Co tu jest odpierdolone? I co? No dobrze było sprzęgło wsadzone. Dobrze sprzęgło, tak? No. Czyli co, łożysko jest? Nowe łożysko waleo. Kurwa, czym one się różnią? Obudowy tylko. Tylko obudowa się różni, niczym innym. O, trochę mniejsze. Pierdolę. O co tu chodzi? Co myślę, że łapka nie dotrzyma, tak? Trzymała się tylko na gumie. Łożysko po prostu nie wysuwało tyle i nie dociskało słoneczka. Myślisz? Ja bym nie ryzykował, tylko wziął to takie zabudową, to łożysko. Przecież to musiała być duża różnica, żeby nie wytego. To jest nie. No. A co teraz? Czy łożysko jest ten, czy łapka była wypięta? Tak. Zajebiste problemy. Teraz stare, ale lepsze łożysko i tyle, no. Teraz nie wiadomo, czy to wina łożyska. Stare, używane. No stare, używane, no. Ale lepsze niż było w oryginale. Innej opcji nie ma. No kurwa, że takie zabawy były ze sprzęgłem dwa razy skrzynię wyciągnąć. Pierdolę, nie będę zakładał tego waleo, bo ja nie będę trzeci raz tego robił. Może się okaże, że jednak łapka nie była wsadzona. Się nic nie okaże. Już teraz on stąd wyjeżdża, ja do dzisiaj nie do domu. Znaczy co, zaholować cię, tak? Nie wiem, ale ja ci trochę wyczyszczę, żeby nie było poprawek. No. Ten docisk też tak o, piękny. Odparuje na tą chodzie, co? Tak, odparuje. Dobra, się przetrzesz maską. Ale masz fajne rękawiczki. No, dostałem na święta. A, Mikołaj hojny był. A ile dostałeś? Parę jedną? Skurwysyna, ile ciastek zeżar. Ale jedną parę dostałeś, co? Nie, trzyma się. Jest nieco smarowane. Dobra, łapka się trzyma. Łożysko używane, nowe. Dobre. Co tu dużo mówić? Dobre łożysko. Odwróć się z tą kamerą i pokaż, co robisz, zamiast mi pomagać. Odwróć się. Nie. O, no proszę państwa, chuja wali. Nic nie pomaga. Stoliczek naprawiam, no. No. Jak tam, dużo ci zostało? No już tam stolik skończyłem, tylko już polakierować. Kurwa, z tymi śrubkami wymyślili. Czekaj, jaki mam pomysł, chuja. Będę śrubki kręcił, że tylko osłonę trzyma. Trzyma, no. Pierdoli się. Trytytkę zajebać. No to tylko osłona trzyma, to żaden o. Ten element montażu. Ludzie poliuretany wsadzają żółte, ja wsadzę żółtą trytytkę. No. I lód, kurwa. Kurde, zajebiście no. Będzie, no. Nie, no to był taki żarcik, no nie? Będzie normalnie śruba. Nawet bez dwie. Jaj. Na piątce! Alus? Działa! Ja pierdolę, działa. Udało się, tylko dwa razy rozbierane. No tylko dwa razy, jak... No i przyznaj się, co było zjebane. Nie wiem. Łapka albo łożysko waleo. Przecież tarcza była wsadzona, wszystko było wsadzone, wycentrowane. I teraz działa.
Nie działa, naprawiony. Wszystko działa. A, tylko paseczek tylko.